potem z szoferem, mimo że mógłbym, nie. Ja zawsze stanę przed każdym z was, niezależnie od tego, jakiej słuchacie muzyki, jakie macie poglądy polityczne, i zawsze będę rozmawiał, bo w momencie, gdy wasza wolność i wasze życie jest zagrożone przez tych pasiebrzuchów, leniwych próżniaków i złodziei, potrafią tylko jedno, żyć na wasz koszt i zamienić was wszystkich w niewolników, a na to zgody nie ma. Nie jestem hipokrytą, bo od kilkunastu lat mówiłem jasno. Mówiłem jasno. Wyjdź tutaj, kurwa! Proszę nie zakłócać, to jest legalna manifestacja, kto chce może zabrać głos do mikrofonu. Dziękuję. Proszę państwa, przed kilkunastu laty jasno ostrzegaliśmy, że to może wszystko tak się potoczyć. Każdy z nas ma już kilka numerów, bez których nie może...